Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnymi gołębiami, które chcemy zaprezentować, a są to gołębie, które przypominamy, były lotowane tutaj u kolegi Zdzisława Lademana, którego mamy na pierwszym planie. Tutaj w oddziale 072 Rumia. Są to gołębie oryginalne z hodowli Wojciecha Hajnderka. Tych gołębi było tutaj 5 lotowanych w ramach ligi i 5 zostało. Z czego warto powiedzieć, że one na początku tak może nie zdobywały pierwszych czołowych lokat, ale po tych dwa ostatnie loty to były bardzo udane, z czego między innymi kolega trzyma tutaj gołębia o numerze 2179. Jest to gołąb niebieski, samiec, tak? Tak. Samiec, a jest to gołąb, który zdobył na locie chyba numer 4, tutaj zobaczmy, pierwszy konkurs. To było bardzo fajnie, bo tam chyba jeszcze kolejny z gołębi Wojciecha Hajnderka na tym locie zdobył chyba 7 konkurs w oddziale i chyba 25 czy 27 również. 3 gołębie były w konkursie i co warto podkreślić, właśnie ten miał pierwszy konkurs. To jest taki niebieski białolot, pokażmy. Z tej strony widzimy takie białe lotki, 3. A pochodzi on z gołębi, co warto też powiedzieć. Tutaj pokażemy, rodowód tutaj przygotowaliśmy, 2179. Jest tutaj gołąb o numerze 917, tak to się, to jest córka Dakara, jest matką tego gołębia, a jest to gołąb, który obecnie jest najlepszym lotnikiem okręgu Bielsko-Biała, chyba w kategorii... Jego mama właśnie. No nie pamiętam, ale tam się znajduje, czy w kategorii, czy ogólnie, nie pamiętam. Zresztą gołębie Wojciecha Hajnderka, one były lotowane też tam w okręgu Bielsko-Biała u kolegi Przemysława Chruszcza, którego mamy aukcję teraz gołębi u siebie aktualną, to też pozwoliły mu wywalczyć tytuł mistrza okręgu w lotach gołębi młodych. Pokażmy tego gołębia właśnie, Zdzisław, 2179, jak on w budowie tam? Jest to bardzo ładny gołąb i nie dość, że zdobył pierwsze miejsce, to jeszcze mieliśmy na ostatnim locie, gdzie cała Polska nawet miała taki ciężki lot, bo nagle się zrobiło taka, jedna niedziela była taka zimna i takie trudne loty były, to ten gołąb... Trochę stracha mieliśmy, że go nie ma. Po tygodniu wrócił, właśnie to jest fajna cecha, że potrafił być i pierwszy i potrafi przyjść po tygodniu, że fajny charakter, że gdzieś tam przeleciał. Ten miał właśnie, widzimy, dwa konkursy zdobyte. Na 5 wkładaniach. Tak. Tu wszystkie były wkładane 5 razy. Tak, czy tak. Żadnego nie oszczędzałeś, nie? Nie? Dobrze, pokażmy następnego. Przy okazji Zdzisław go wyjmie, poda numer, a ja już tutaj przygotuję mu do pokazania rodowód. Ale to jest Dakara, gołąb tamten, widzieliśmy, wnuk Dakara. Teraz jakiego masz? To jest 2016. 2016. To jest też gołąb pochodzący, ja już pamiętam, z linii Dakara, go tutaj o... Znajdziemy, albo pokażę mu wyniki jego. Zobaczmy, ile ten ma. Ten jeden konkurs ma. O, tak wygląda. Tutaj ten konkurs jego, zaraz zobaczymy. O, to jest 99 na oddział był. I jego rodowód znajdziemy. To będzie chyba ten pierwszy, tak, 2016. I tu widzimy, on jest z Albrechta. Aha, matka Marcel Albrecht, a... przepraszam, ojcem jest oryginał Marcela Albrechta, a matką jest gołąb... Tutaj widzimy, to jest gołąb pełna siostra Dakara. Teraz pojedziemy do... Dla mnie jako to osobiście, bo ten gołąb ma jeden tylko konkurs, bo oczywiście jak tam patrzę na rodowody, ale dla mnie akurat to jest samiczka. Samiczka i dla mnie to jest najpiękniejszy gołąb z tych wszystkich 5. Z tych 5. I tak, cena, tak, ocena sędziowska? Przepiękne. Ocena sędziowska? No ocena sędziowska, mówię, pod względem lotnika. Jest, no skrzydełko samo podaje. Przepiękne upierzenie ma, wypierzony i przepiękną śliczną łówkę ma. No. Taka typowo samiczka. Dobrze. No, czyli ile to było? 90 ile? No co będzie to 90? No to jest, mówię, to jest typowo lotnik, to nie jest stary. Tak, jest, czyli 89. Nie, żartuję. Nie, naprawdę. Nie, dobra. To same upierzenie ma przepiękne. No. Ale po pełnej siostrze Dakara. Dla mnie osobiście to jest najpiękniejszy gołąb z tych 5. Gdzie chociaż tylko jeden konkurs. To nic. Ale to są gołębie młode. Tak. Dobrze, weźmy kolejne gołębie. Tu jeszcze mamy gołębiarka Brzezińskiego, zaraz też o nich coś powiemy. A w międzyczasie Zdzisław, bo to pech o tyle, że wszystkie są akurat chyba niebieskie. Tam jest tylko jeden połowy, ale to nie... Tutaj jakiego masz? Tak, 2174. Już szukam, Zdzisław tam przygotuje obrączkę. Ja tutaj zgaszę to, żeby nie było nam... 2174. Będzie tutaj rodowód gdzieś. 7. O tu. To jest koło... Dobrze, to przejdziemy, powiemy teraz tutaj tak i jeszcze sprawdzimy tylko jego... 2174 wyniki. O. 3 konkursy już widzę ma. I był. A, 6 na oddział też był. 686, 165. 3 konkursy.
na 5 wkładań. Tutaj zdjęcie jest trochę gorsze i ten 21.74 widzimy jest, tu jest syn Dakara. Tutaj jest też z gołębi Bak 17 Marcela Albrechta. Tutaj z Mitu i z Killera. O. I to jest samczyk. To jest drugi samczyk tutaj właśnie. Szósty konkurs miał na oddział nas. Tak, tak, tak. Jest bardzo silny. Pokażmy główkę może. O. Mhm. Skrzydełko też to jest tak. One są tak, o, tak jak tamta była też. Ostatnie zwalone do połowy odrośnięte. Ale jeszcze wiesz co, tak patrzę, że chyba jest coś takiego, że one są w budowie różne. Jak tam Rafała Posonia były, tak, wszystkie były jednakowe. Te jednakowe. Tutaj są różne. No. O, te peski też ładne, no zgrabne też gołąbki. Ale te są troszeczkę się różne między sobą. Mhm. Tak jak Rafała, one były praktycznie wszystkie jednakowe. Dobrze, to mamy gołębia trzeciego. Teraz mamy jakiego? Powiedz numer. Ja go tutaj zgaszę, żeby nam... 2177. 2177. O, to jest ten gołąb. Tutaj jest syn Dakara. Rauwa Sablona z Bak 17 Albrecht. On ma podobne pochodzenie. Tutaj też ma półsiostra Dakara jeszcze jest. I teraz jeszcze zobaczymy, jakie zdobył ten gołąb konkursy. 21, ile? 77, tak? Nie. 2177. 7, dobrze. Wchodzimy tutaj w wyniki. Trzy konkursy już widzę miał. I teraz popatrzmy sobie jeszcze na tabelkę. My tak w programie naszym mamy zrobione. O, tu są trzy konkursy jego, no nie miał takich czołowych, ale zawsze to konkursy. 106, 317, 184. Też tak, wszystko widzimy, bardzo, linia Dakara. Bardzo silna samiczka to tu jest. Mhm. O, zobaczmy, główkę ładna jest. Tak. Też gołąbek cały ładnie, samiczka jest wypierzona. Także naprawdę bardzo ładna. Ja nie popatrzyłem, czy płci mamy tutaj dobre. Tak, wszystko, no to teraz dopiero widzę. Tak, to były wcześniej. Dobra, to teraz byśmy sobie popatrzyli jeszcze, bo ja nie wiem, czy tam wspomniałem przy tym gołębiu jednym. Teraz jakiego wyjmiesz? 2016, 2017, 2017. Teraz jaki masz? Nie, nie, szukam tego. Bo tam było tak, że jeszcze ten 2016 i gołąb 2179, one są po rodzeństwie niejako. 917 samicy i samców 918. To są wszystko dzieci z Dakara, syn i córka Dakara. Tutaj jakiego masz? 52, tak. To jest ostatni gołąb. Tak. Samiec? Tak, samiec. Wygląda na samczyka. No bo tutaj tak mamy go oznaczone też. Wiadomo, że przy takich młodych... O, cztery konkursy ma zdobyte na 5 lotów. 20... O, w czołówce nawet tak był. 29, 18, 85. Także widzimy, gołąb sobie radzi, samczyk. A z czego pochodzi, to popatrzymy. No wiadomo, pewnie będzie Dakar, nie? Jak tutaj wszystko. 21,52, no tak, tutaj syn Dakara, czyli to jest wnuk Dakara. A z tej strony też tu jest babcia Dakara. Matka, czyli to jest siostra Dakara, przepraszam, brat Dakara pełny, a z dołu od strony Mati i Berty. O, wszystko z Dakara widzimy tutaj. No tutaj właśnie... Cztery konkursy i cztery, i ten, i takie trzy, fajne. Trzy samczyki tutaj właśnie od Wojtka są, bo tak u Rafała tylko jeden samczyk był na no. 5 sztuka, tutaj są trzy. Szczydełko też ma ładne, nie ma już takich pleców jak tamte gołębie, no ale to... Mhm. Nie musi być gołąb na wystawę, to ma lecieć. Tak, dobra. Czyli tu mamy gołębie kolegi Wojciecha Hańderka omówione. Pokażmy teraz jeszcze te trzy gołębie Arka Brzezińskiego. My na razie nie mamy ich wystawione, ale za chwilkę będziemy mieli. Tak staramy się na raty, musimy też jeszcze... 22,97. Już sobie tutaj wchodzimy. 22,97. 0,63, tu go legalatuję w oddziale normalnie. Wyniki sprawdzimy tego gołębia jeszcze. O, tutaj kurde, on się wyświetli nam. Cztery konkursy już widzę zdobył, czy pięć nawet, zaraz. Cztery konkursy, o i raz był pierwszy na locie nawet. Na drugim locie pierwszy konkurs zdobył. O, widzimy i to jest gołąb, samiec, samiczka? To jest samiec. Samiec. A teraz za chwilkę jeszcze przejdziemy, z czego to jest, zobaczymy. 100% samiec, silny, bardzo silny. O, i tutaj Arek ma gołębie, dużo Sotora, Markusa, no i to jest czysty Markus Sotor. Tu widzimy New Generala, Golden Prince'a, tutaj jest linia First King, Gino Clicka. O tutaj, i tu jest Gino Click, i tu występuje, i na dole też, to jest wszystko praktycznie 75% z Gino Clicka gołębi. O. Jak w budowie? Bardzo silny gołąb. Pokażemy ładnie. Widzimy też pierwszy konkurs miał. Tak, tak. O. Też ostatnią lotkę odrasta. Patrzmy główkę. Nim go wystawimy, pojedziemy do Arka. On tam samczyk. Hodowlę zobaczymy jego. O. O. On tu teraz na wystawie też miał, jak Zdzisław byłeś. On tam w okręgu Gdańsk bardzo wysokie lokaty znajmuje. Wspólnie z Romanem Edlem. O, tutaj mamy
pułowego, to jest jaki ten ma numer? Pokaż. 2270. 2270 i to jest, to będzie z 520 chyba. Tak, po 520 tam był. Też, ale z Sotora, z tego co pamiętam, po samicce, takiej córce chyba. Zaraz zobaczymy wszystko. Najpierw wyniki. Tutaj zaraz one się nam wyświetlą. 4 konkursy zdobył. Zaraz zobaczymy też jakie. Tu sobie to dajmy czasu. O. No to jest coś czołowe też na 21, 83. 4 konkursy na 5 wkładań. A pochodzenie jego jest z gołębi. O, tu. DiCaprio tutaj, Gino Klika też z Super Prince'a. No i tak jak mówiliśmy, z 520 tutaj Gintera Prangeis, 261. O, tutaj to jest bardzo takie ładne pochodzenie z tej strony też. Widzimy i 261 jest. To jest wnuczka 200, nie, prawnuczka. I 520, to jest samica? Samiec, przepraszam, samiec. Samiec, samczyk. 4 konkursy widzieliśmy na 5 wkładów. Tak, 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 właśnie to. Tak, tak, ma tutaj centki takie. W budowie. Grany, lotnik czy? Nie, typowo bardziej lotnik. Lotnik. Dobra. To mamy drugiego gołębia i został nam ostatni. Ja tutaj może zgaszę, żeby nam się szybciej tutaj wyświetlało wszystko. Zaraz też będziemy widzieć, ile ten gołąb konkursów zdobył. 22,67. 22,67. Tego nie mieliśmy, nie? Nie, tam był 97. Tu pierwsze co to patrzymy na wyniki tego gołębia. 3 konkursy miał na oddział był 4, 41, 117, a tam się ładuje ten, o tu, a my sobie jeszcze popatrzymy na jego rodowód, w tym czasie co się ładuje nam, o tu rodowód się wyświetli, my sobie tak zrobiliśmy, że wcześniej już, o tu widzimy, półbrat 430, z 5 samca Niemiec, córka Olimpii, i z dołu Golden Prince'a wnuk z Gino Klika. To są czyste gołębie Josefa Kussera, przepraszam. O, a tutaj jak ja wyniki popatrzymy, tak widzieliśmy. 4, 41, wysokie konkursy. Tak, i naprawdę to jest bardzo ładna samiczka. Samiczka. Tak, bardzo ładna samiczka. 22,67. O. Nie. Tych gołębi mamy więcej, bo i są gołębie u Krzyśka Mrowieca jeszcze, są jeszcze u Patryka Wróbla były, no to dużo, dużo tych gołębi mieliśmy do przetestowania, one jeszcze nam zostały, będziemy je prezentować sukcesywnie. Także na razie dziękujemy, zapraszamy do licytowania, te aukcje tak gdzieś chyba w święta się postaramy, bliżej świąt, niestety nie jesteśmy w stanie takiej ilości gołębi, którą dostajemy, obsłużyć, także przepraszam od razu też, jakby ktoś miał utrudniony kontakt, to jest, proszę zrozumieć, 200-300 gołębi dziennie trzeba wystawić, tak około między 200 a 300, a tyle schodzi, a przychodzi jeszcze z 700-500 na maile. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot!